zatrzymajcie się i posłuchajcie. Chcę wam powiedzieć o żywym Bogu. Chcę wam powiedzieć o Jezusie, który realnie wjechał w moje życie za moim pozwoleniem i je ogarnął, i je zmienił. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, że byłem katolikiem, byłem dobrym człowiekiem, ale wiecie co? Miałem na sobie grubą maskę. Byłem narkomanem, byłem uzależniony 8 lat, byłem dealerem narkotyków, ale powiem wam, że pewnego dnia przedawkowałem i szczerze zawołałem do Boga, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to objaw mi się, ogarnij moje życie. Działo się to w moim pokoju. Przyszedłem do Jezusa brudny, ale zawołałem do Niego i On wjechał. Poczułem coś ponadnaturalnego. Poczułem miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Wychowałem się bez ojca. Nie doznałem prawdziwej miłości, ale wtedy, gdy zawołałem do Jezusa, wtedy, gdy On wtargnął do mojego pokoju, poczułem miłość, poczułem akceptację. I On powiedział mi głośno i wyraźnie, że Damian, ja Ciebie kocham. I Damian, ja Ciebie już takiego nie zostawię. Kochani, Jezus Chrystus chce się z wami dziś pojednać, ale chcę wam powiedzieć, że to, co cię od Niego oddziela, to grzech i twoje ego. Ja 27 lat żyłem w grzechu. Byłem egoistą. Myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. Byłem nim. Ale karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Ale Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy. I ja to przyjąłem. Ja w to uwierzyłem. I od 3 lat jestem nowym stworzeniem. Narodziłem się z Bożego Ducha. I żyje we mnie sam Duch Jezusa. I On chce w tobie zamieszkać. On chce ci dać miłość, akceptację, błogosławieństwo. Chce po prostu z tobą relacji. 24 godziny na dobę. Tak masz z ojciem, ojcem tutaj ziemskim. Taki właśnie jest Ojciec. Taki jest Bóg Ojciec. Jezus przyszedł i objawił tatusia. I dziś możesz być w grzechu, ale możesz przyjść do tego Ojca i możesz powiedzieć, że ja Ciebie chcę poznać. Ja chcę z Tobą porozmawiać. I On jest na to otwarty. Ale to jest Twoja decyzja. To jest Twoja decyzja. Czy Ty chcesz mieć relację z żywym Bogiem? Czy Ty chcesz mieć relację z tatusiem? To, co tutaj się dzieje dookoła nas, to przeminie. Dobre imprezy, bogactwa, to przeminie. Ale co będzie dalej? Pytanie. Czy pójdziesz do nieba, czy do piekła? Ja chcę ci dziś powiedzieć, że wystarczy, że uwierzysz w Jezusa. Że uwierzysz w Jezusa. Otworzysz się na Niego. Zaprosisz Go do siebie. Narodzisz się z Bożego Ducha. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli się nie narodzisz z Bożego Ducha, nie wejdziesz do Królestwa. Nie wejdziesz do nieba. Bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bogiem sprawiedliwym. I ty przed Nim staniesz. I co będzie wtedy? On powie, co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna, Jezusa. Czy Ty Go przyjąłeś? Przyjdź dziś w prosty sposób do Jezusa. W prosty sposób. Jezus ogarnął moje życie. Byłem poprawnym człowiekiem. Miałem problemy z psychiką, z duszą. Jak konkretnie poćpałem, to chowałem się w domu. Nie mogłem w sklepie ustać. Byłem odrzuconym człowiekiem. Byłem w domu dziecka. Ja dziś jestem wolny. Chodź, człowieku. Chodź, pomodlę się o ciebie, przyjacielu. To jest właśnie to. Ale chcę wam powiedzieć,
że Jezus przyszedł opalić religię, bo religia zmienia cię tylko z zewnątrz. A gdy poznasz Jezusa twarzą w twarz, to On cię zmieni od środka na zewnątrz. Tak to zrobił ze mną. Nie muszę chodzić do kościółka. Nie muszę się spowiadać księdzu. Jest jeden Bóg i jeden pośrednik między wami, między nami a Bogiem. Jest to Jezus. I do Niego bezpośrednio przyjdź. Do Niego. Tylko Jezus jest mostem do tatusia. Tylko Jezus. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli chorujesz, jesteś zniewolony czymkolwiek, to jest to nielegalnie. To jest to nielegalnie. Ale pytanie, czy ty chcesz się z tym bujać? Czy ty chcesz się z tym bujać? Diabeł żyje. Diabeł jest tutaj. Ale jest ktoś potężniejszy. Jest Jezus, który zwyciężył. Który chce zamieszkać w tobie. Diabeł jest naprawdę frajerem. Diabeł niszczył moje życie dawniej. A dziś co? Jest pod moimi stopami. Bo żyje z Bogiem. Przyjdź przyjacielu. Pomodlę się o ciebie. Położę ręce. Choroba odejdzie. Zniewolenie. Różne patologie. Bo Jezus Chrystus wziął to na siebie. Wziął to na siebie, abyś ty doświadczył wolności. Abyś był wolny. Abyś był szczęśliwy. I abyś był zbawiony. Bo On powiedział, że wykonało się. Wykonało się. Przyjdź do Jezusa. Doświadcz pełnej miłości i prawdziwej. Nie jakiejś podróbki. Zapraszam was.